7:09. Twój początek dnia. Gościem poranka 7:09 jest Dariusz Łapiński, krajowy koordynator do spraw współpracy z kibicami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od zakończonego niedawno Tygodnia Bez Barier, który jako Polski Związek Piłki Nożnej byliście w to zaangażowani. Polskie stadiony piłkarskie są przyjazne osobom niepełnosprawnym? Pracując z osobami niepełnosprawnymi, stwierdziliśmy, że dostępność infrastruktury stadionowej to wcale nie jest najważniejsza rzecz. Dużo ważniejsze jest to, żeby oni byli dobrze poinformowani, przyjęci w przyjazny sposób. Natomiast te sprawy takie czysto natury budowlanej czasami okazuje się odgrywają tylko wtórną rolę. A w jaki sposób włączyliście się w tę akcję w Tydzień Bez Barier? No to jest oczywiście dosyć długa historia. W Polsce od 2012 właściwie roku zaczęła powstawać dość dynamicznie sieć lokalnych stowarzyszeń kibiców niepełnosprawnych. Zaczęło się to wszystko we Wrocławiu. No i potem troszkę za pomocą PZPN-u tych organizacji powstało w międzyczasie około 20. To są lokalne stowarzyszenia zrzeszające osoby niepełnosprawne, ale nie tylko. Również rodziny przyjaciół stanowiące dla siebie wzajemnie taką grupę wsparcia. No i w którymś momencie te stowarzyszenia postanowiły, żeby się troszkę na tych naszych polskich stadionach ujawnić i postanowiły, że w ciągu jednego tygodnia na wszystkich stadionach, gdzie takie lokalne stowarzyszenie osób niepełnosprawnych działa, oni wykonają na stadionie jakąś akcję. Te akcje mogą być bardziej lub mniej spektakularne. Czasami osoby na wózkach wyprowadzają piłkarzy na boisko. Czasami hymn klubowy jest w cudzysłowie odśpiewywany w języku migowym. A czasami jest bity rekord świata w ilości osób niepełnosprawnych na meczu. Także sposoby tego świętowania są różne. Ważne jest to, że osoby niepełnosprawne pokazują się na polskich stadionach i pokazują, że są tam obecne i że można się do nich dołączyć. Trochę już pan o tym powiedział, że w Polsce prężnie działają organizacje zrzeszające kibiców niepełnosprawnych i co ważne, w mniejszych miejscowościach też. To nie są tylko duże miasta. Tak, to jest prawda. Ostatni ośrodek, który do nas dołączył, to jest Jelenia Góra. To nie jest miasto, gdzie przypuszczalibyśmy, że to środowisko kibiców niepełnosprawnych jest aż tak duże. Natomiast rzeczywiście wystarczy lokalny środowiskowy lider, wystarczy jakaś osoba w klubie, to nie musi być nawet prezes, która przychylnym okiem patrzy na obecność osób niepełnosprawnych na stadionach i czasami te rzeczy potrafią rozwijać się bardzo szybko. A przy polskich klubach czy w polskich klubach funkcjonują asystenci kibiców niepełnosprawnych? To jest również pokłosie naszej współpracy. Ja w Polskim Związku Piłki Nożnej zajmuję się zarządzaniem siecią koordynatorów, klubowych koordynatorów do spraw kibiców. I założeniem tej sieci było to, żeby po prostu te nieścisłości, czasami kłótnie, czasami konflikty między środowiskiem kibiców a klubem na możliwie wczesnym stadium rozpoznawać i likwidować. Natomiast kiedy zobaczyliśmy, że ruch kibiców niepełnosprawnych rozwija się w takim tempie, wspólnie doszliśmy do wniosku, że przydałaby się również w każdym klubie osoba, która sama często będąc osobą niepełnosprawną i znając te problemy, no będzie takim partnerem dla osób z zewnątrz, które są zainteresowane wybraniem się na mecz. Czyli osoby niepełnosprawne, jeśli takie nas słuchają, nie powinny się obawiać pójścia na stadion. Jak mogą się zgłosić? Jak to wygląda po pomoc takiego asystenta? Wydaje mi się, że dane do tych osób znajdują się na stronie internetowej klubu. Tam po prostu trzeba zajrzeć. Jeżeli strona nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, trzeba być może za pierwszym razem poprosić kogoś o pomoc. Natomiast i przetrzeć szlaki trochę może innym, kolejnym. Pani redaktor, to wszystko zaczęło się we Wrocławiu właśnie od tego, kiedy no mój serdeczny przyjaciel, mogę już w tej chwili powiedzieć, uległ wypadkowi, ale nie chciał rezygnować z meczów Śląska. On na początku był sam, potem przyprowadził kolegę, potem było ich kilku, rozpoczęli negocjacje z klubem. Stary stadion Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej został na tyle, na ile było to oczywiście możliwe, dostosowany do ich potrzeb. Aż w końcu, w którymś momencie koledzy i koleżanki, bo jest też dużo dziewczyn, postanowili się usamodzielnić i założyli własne stowarzyszenie, żeby występować jako partner wobec klubu, wobec miasta, pozyskiwać granty na działalność i zajmować się
no być organizacją trzeciego sektora. Także to bardzo często zaczyna się właśnie od jednej osoby, która potrzebuje nieco wsparcia od klubu, a w tej chwili ogromne wsparcie płynie ze strony Federacji Kibiców Niepełnosprawnych. To są ludzie z doświadczeniem, to są ludzie, którzy naprawdę niejedno już w życiu widzieli z niejednego pieca chleb, jedli. Wystarczy wejść na stronę www.fkn, jak Fundacja Kibiców Niepełnosprawnych.pl i tam można złapać kontakt do środowiska. Niedawno we Wrocławiu właśnie odbyło się spotkanie organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej z kibicami z Niemiec i słyszałam, że niemieccy kibice byli pod wrażeniem. Znaczy, my wszyscy byliśmy pod wrażeniem, dlatego że w dyskusji bardzo szybko wyszło na wierzch bardzo duża, zasadnicza różnica między naszymi krajami. W Niemczech istnieje niezwykle rozbudowana infrastruktura pomocy osobom niepełnosprawnym. Wszystkie instytucje wiedzą, że taka integracja społeczna przez sport jest konieczna. Są na to pieniądze, są na to wykwalifikowane kadry, oferta jest przebogata. Natomiast po stronie niemieckiej brakuje aktywności ze strony niepełnosprawnych. Oni są raczej, nie chcę o nich źle mówić, bo to są ludzie dotknięci przez los, ale są raczej bierni i raczej roszczeniowi. Kiedy Niemcy zobaczyli, co osoby niepełnosprawne w Polsce, które się same zorganizowały, są w stanie zrobić własnymi siłami, właściwie bez pieniędzy, z bardzo niewielkim wsparciem, no to muszę powiedzieć, że byli w szoku. Oni stwierdzili, że jeden dobrze działający klub kibiców niepełnosprawnych w Polsce wypełnia funkcje, które w Niemczech odpowiada 5 różnych instytucji. Także tutaj wydaje mi się, że obie strony mogą się od siebie uczyć. Na razie zaplanowaliśmy taki trochę, mamy taki podstępny plan, żeby zorganizować kilka klubowych grup kibiców niepełnosprawnych i wysłać ich do Niemiec na mecz. Po to, żeby niepełnosprawni po drugiej stronie granicy zobaczyli, co oni robią i, mówiąc krótko, zaczęli się trochę wstydzić. Czyli ten poziom zorganizowania kibiców z niepełnosprawnościami w Polsce jest tym, co możemy przekazywać innym, tak? To nie jest norma w Europie. To nie jest norma w Europie i ja powiem może nieskromnie, bo to naprawdę nie jest moja zasługa, że jesteśmy pod tym względem bodaj najlepszym na świecie krajem. Ale jest to zasługa pewnego rodzaju filozofii, którą my tu mamy. My nie koncentrujemy się właśnie na dostępności infrastruktury i na dostępności serwisu. My raczej staramy się podejmować takie działania, które tych kibiców niepełnosprawnych ze sobą łączą. Dlatego, że oni sami są sobie wzajemnie w stanie najlepiej pomóc. Tego nie zrobi, znaczy żadna osoba pełnosprawna, pracująca nawet z wielkim zaangażowaniem na rzecz tego środowiska, nie będzie w stanie spowodować tego właśnie wstydu, że ktoś może, a ja nie mogę, albo udaję przed sobą, że nie mogę. Z tego tworzą się naprawdę bardzo fajne więzi społeczne i proszę mi uwierzyć, że działalność klubów kibiców niepełnosprawnych w ogóle się nie ogranicza do piłki nożnej. Ta piłka nożna to jest pierwszy krok, to jest start w nowe życie. Po meczu idzie się na piwo z kolegami, z koleżankami, i nagle człowiek, który jest nowy, słucha, że oni planują wyjazdy na koncert, na ryby, na finał Pucharu Niemiec do Berlina. Że ale też pomagają, gdzie... też pomagają w społecznościach lokalnych. Oczywiście, znaczy to bardzo często zaczyna się od tego, może opowiem tak króciutko, jeśli mam jeszcze czas. Tak mamy, mamy. Z Białegostoku, szef tamtejszego KKN-u, czyli Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, opowiadał, że spotkał chłopaka na wózku, zaprosił go na mecz. On mówi, no nie za bardzo mam czym przyjechać, bo mieszkam we wsi pod Białymstokiem. No więc za pierwszym razem on został odebrany, za drugim razem został odebrany. Następnie to środowisko nowo zdobytych przyjaciół pomogło mu zrobić prawo jazdy. Następnie ktoś załatwił mu pracę. On dzięki tej pracy odłożył sobie troszkę pieniędzy, kupił sobie samochód, a więc już był mobilny. W końcu przeprowadził się do Białegostoku. Jak rozmawiałem właśnie z szefem KKN-u w Białymstoku ostatnio, to powiedział, wiesz co, on sobie w ogóle teraz zrobił zęby i ma dziewczynę. Także i nie ma już wymówek. Nie ma już wymówek. W tej chwili on sam, który był człowiekiem bezradnym po prostu. Tak? Ludzie, których szczególnie jakieś nieszczęścia losowe dopadają nagle, oni czasami sobie z tym kompletnie nie dają rady. Mieszka się na drugim piętrze, nie ma windy. Po 2 latach człowiek traci nadzieję na to, że będzie potrafił zejść, iść do sklepu i kupić sobie bułki, tak? Naprawdę traci się wiarę w siebie.
Natomiast jeżeli się trafi w środowisko osób, które mimo najróżniejszych niepełnosprawności naprawdę super sobie radzą, to jest niesamowicie inspirujące. No właśnie, trochę pan mnie zawstydził, bo pierwsze, co mi przyszło do głowy, to czy stadiony są dostępne dla osób niepełnosprawnych w Polsce. A tu się okazuje, że znacznie ważniejsze jest to działanie od środka, a stadion to jest dopiero jakiś kolejny punkt. Czy kibice z niepełnosprawnością biorą udział w programie Kibice Razem? To jest też taki bardzo znany program. Tak, to jest bardzo znany program, tylko że on to już jest dość dawno zapoczątkowane działanie. Działamy w Polsce właściwie od 2010 roku. I dla tych spośród naszych słuchaczy, którzy być może nie mają o tym pojęcia, jest to program, który pomaga kibicom, nie niepełnosprawnym, tylko tym dopingującym swoje drużyny, na realizację pozytywnych inicjatyw społecznych. A w sensie fizycznym jest to tak, że kibice dostają miejsce spotkań. To jest taka quasi świetlica w środku miasta. Pracują tam dwie osoby. I te osoby działają na zasadzie filtra i katalizatora. Przychodzą kibice, spotykają się, gadają, mają różne pomysły, wybiera się te najlepsze i pomaga się w realizacji. Tak? No już tu nie będę sypał przykładami, na przykład rozwożenie posiłków seniorom podczas epidemii COVID-19. To była bardzo klasyczna i realizowana właściwie w całej Polsce akcja. No i zaczęła się ta współpraca od tego, że w mieście Wrocław do tego ośrodka kibicowskiego nagle przyjechali kibice niepełnosprawni, którym, jak się okazało, bardzo brakowało miejsca do spotkań w mieście. I oni rzeczywiście mają w tej chwili swoje miejsce w grafiku. Oni się spotykają, zapraszają gości, obchodzą urodziny, robią najprzeróżniejsze rzeczy. No i ten przykład z Wrocławia przeszedł na całą Polskę, tak? Coraz częściej widzę, że te ośrodki Kibice Razem w sensie fizycznym, one są architektonicznie dostosowywane do potrzeb niepełnosprawnych. Jeżeli są schody, buduje się podjazd. Jeżeli łazienka jest za mała, to się ją powiększa i dostosowuje. Czyli widać, że kibice w 20 już miastach w Polsce, którzy uczestniczą w tym programie, sami z siebie po prostu otwierają się na osoby niepełnosprawne, dlatego że muszę pani powiedzieć, przebywanie w ich środowisku jest po prostu fajne. Z nich bije jakaś niesamowicie pozytywna energia i człowiek naprawdę chce się do tego przyłączyć, chce być tego częścią, chce im jakoś pomóc. No bo jeśli kibice z niepełnosprawnościami pojawiają się na spotkaniach kibicowskich, na stadionach, to jakby naturalne reakcja otoczenia jest taka, żeby im w tym pomóc. W tym programie Kibice Razem chodzi o to, żeby pokazać, że kibice nie są problemem, ale bez nich nie ma piłki nożnej? Pani redaktor, chodzi o to, że kibice, ci aktywni kibice, ci kibice, którzy jeżdżą na wyjazdy, którzy dopingują swój zespół, nie bardzo często byli postrzegani tylko w kategorii zagrożenia. Widziało się tylko bijatyki, których każdy, kto obserwuje scenę piłki nożnej w Polsce, wie, że jest ich coraz mniej. Tylko odpalane na stadionach race. Natomiast mało kto wie i mało kto zdawał sobie sprawę, że kibice są grupą społeczną, która się zna i wzajemnie wspiera i wspiera swoje otoczenie przez 7 dni w tygodniu. To nie jest tak, że łączy ich tylko mecz. Organizowana jest cała masa akcji charytatywnych, cała masa amatorskich turniejów piłkarskich, remontowane są domy dziecka. Ja tych akcji naprawdę mógłbym wyliczać dłużej niż mamy czasu antenowego. Stąd pomysł, żeby te pozytywne inicjatywy w jakiś systematyczny sposób wesprzeć, to po pierwsze. Po drugie, żeby do tych inicjatyw przyciągnąć nowych, młodych ludzi. A po trzecie, takim może troszkę abstrakcyjnym celem tego projektu było to, żeby kibice się zorganizowali, żeby się nauczyli funkcjonować jak organizacja pozarządowa, żeby założyli stowarzyszenia albo żeby je usprawnili, żeby nauczyli się rozmawiać, pisać wnioski o granty, być partnerem, a nie przeciwnikiem. Jeszcze 10 lat temu w wielu miejscowościach wyglądało to w ten sposób, że kibice czuli się jak taka osaczona zewsząd wyspa i wszędzie są wrogowie, którzy chcą zniszczyć kulturę kibicowską. Oczywiście w praniu okazało się, że wcale tak nie jest i ta współpraca na szczeblu lokalnym wygląda bardzo dobrze. Projekt zapoczątkowany w 2010 roku, tutaj szansą były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które organizowaliśmy wspólnie z Ukrainą. Wtedy Ministerstwo Sportu zdecydowało się współfinansować ten projekt. Robi to do dzisiaj. Współpraca układa się znakomicie, a
ministerstwo w Polskim Związku Piłki Nożnej znalazło też takiego wykonawcę, no, który się wywiązuje z tych obowiązków, jest wiarygodny i rzeczywiście no, dobrze się czuje w tych klimatach piłkarskich, bo jakże mogłoby być inaczej. Oczywiście te negatywne zdarzenia są bardziej nośne, ale kibice naprawdę robią dużo dobrego w swoim najbliższym otoczeniu. Kibice z niepełnosprawnościami także, jak słyszeliśmy, są świetnie zorganizowani i są przykładem dla wielu innych europejskich krajów. Dariusz Łapiński, krajowy koordynator do spraw współpracy z kibicami Polskiego Związku Piłki Nożnej, był gościem poranka 7.09. Dziękuję bardzo za rozmowę. 7.09. Twój początek dnia.